Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób zamontować wtyczkę RJ45 na przewodzie UTP. Przyda nam się tester kabli, tak aby zweryfikować poprawność połączenia na samym końcu. Przyda nam się oczywiście zaciskarka do wtyczek RJ45. Przyda nam się pisak do oznaczenia linii cięcia przewodów oraz przydadzą nam się nowiutkie wtyczki RJ45. Na samym początku, gdy przytniemy przewód, musimy odizolować około 4-5 cm przewodu. Dlaczego? Dlatego, żeby dostać się do żył wewnątrz. Musimy zrobić to delikatnie, najlepiej w ten sposób, jak pokazuję, aby nie uszkodzić izolacji przewodów wewnętrznych, czyli tych 8 żył. Tak więc delikatnie dociskamy, odwracamy przewód i w tym momencie, jak widzicie, zdejmujemy sobie izolację główną. Rozdzielamy 4 pary, rozkręcamy wszystkie przewody i w tym momencie będziemy mogli zająć się układaniem żył zgodnie z typem A lub B. B się rozpoczyna od biało-pomarańczowej żyły, a typ A rozpoczyna się zawsze od biało-zielonego przewodu. Jednak najczęściej stosowaną kolejnością jest kolejność od biało-pomarańczowej żyły. Tak jak tutaj układamy, biało-pomarańczowa, pomarańczowa, biało-zielona, niebieska, biało-niebieska, zielona, biało-brązowa, brązowa. Ta kolejność, czyli typ B, jest najczęściej stosowaną kolejnością układania żył. Dobra, jak widzicie, wstępnie mamy je poukładane i w tym momencie możemy przyłożyć sobie wtyczkę RJ45 od miejsca, gdzie będzie zaciskany plastik. W ten sposób odsuwamy palce i możemy za pomocą mazaka, za pomocą jakiegoś długopisa, ołówka zaznaczyć linię cięcia. Chwytamy drugim kciukiem, przykładamy sobie zaciskarkę z jednym nożem, dokładamy do naszej linii i mocno zaciskamy. W tym momencie będziemy mieli równo przycięty cały przewód, a tak naprawdę cały zestaw 8 żył. Wkładamy całość do naszej wtyczki i tutaj nie przejmujcie się, że od razu wszystko Wam nie wchodzi. Nie musi wchodzić idealnie od razu. Zobaczcie, sprawdzamy kolejność, wszystko nam się zgadza i w tym momencie teraz poprzez kilkukrotne tak jakby dociskanie całej izolacji wszystkich przewodów bez problemu wszystkie żyły nam dojdą do samej końcówki wtyczki. I o to właśnie chodzi. Dlatego jest przeźroczysta, żebyśmy kontrolowali, czy wszystkie 8 żył dochodzi do samego końca. Dociskamy kilkukrotnie, tak jak teraz widzicie, i zaraz będzie wszystko idealnie. Tak więc teraz możemy już wkładać naszą wtyczkę do zaciskarki, dociskamy jeszcze izolację i przewody i zaciskamy. Ok, w tym momencie tak z 2-3-krotnie naciśnijmy, uwolnijmy, naciśnijmy naszą zaciskarkę, będziemy mieli 100% pewności, że wszystko jest perfekcyjnie ze sobą złączone. Wyciągamy wtyczkę, wysuwamy, teraz wystarczy tak naprawdę przetestować nasz przewód testerem i oczywiście urządzenie się tutaj świetnie sprawdziło w postaci zaciskarki, a nasz przewód, jak widzicie, jest perfekcyjnie połączony ze wtyczką. Wtyczka idealnie dociska całość, całą izolację i będzie służyć przez długie lata. Jeżeli mamy taką osłonkę na przewód, moglibyśmy ją założyć wcześniej przed zaciskaniem. Tutaj w tym wypadku tej osłonki nie mam. Są to takie osłonki, które nasuwa się na samym końcu po podłączeniu do komputera lub urządzenia na wtyczkę od strony kabla. Ja tego nie używam, nie jest to jakoś specjalnie potrzebne. Jeżeli ktoś chce, to może. Tester kabli pokazuje wszystkie 8 żył w pełni zgodnych na całym przewodzie. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam!